Ja chciałbym do pana posła, przepraszam, ma pan nad mną tę przewagę, że pan zna moje nazwisko. Nie znam pana nazwiska. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, bo pan tu jest nowy chyba. Jak pan reprezentuje, mamy debatę dotyczącą funduszu odbudowy, to pan mówi do ministra, zadaje pytania, a nie do opozycji, bo to on ma jakąś wiedzę, a nie my. A nie my. To rzecz pierwsza. A rzecz druga. Jeżeli jesteśmy w trakcie debaty parlamentarnej, jeżeli ktoś mi mówi, że ta debata czy konsultacje zaczną się jutro, za tydzień, za miesiąc, parlament jest miejscem, gdzie się odbywać powinny zasadnicze konsultacje pomiędzy wszystkimi siłami, politycznymi ludźmi, a nie jakieś konsultacje pomiędzy wami, pomiędzy panem młodym posłem i panem trochę starszym posłem. Parlament jest miejscem takim debaty. I to, że zabierają tu głos tacy niedoświadczeni ludzie i zabierają czas poważnej debaty, jest po prostu marnowaniem czasu. A panowie, panie ministrze, to, że się chowa pan za ludźmi, a żadnej informacji pan nam nie udziela, drugie wystąpienie mi pan przerywa, a nie udziela pan nam żadnej informacji, to jest właśnie wasz sposób konsultacji. Pan prowadzi konsultacje z nim, a on konsultacje z panem. Dziękuję.